Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jakie studia wybrać? To jedno z najtrudniejszych pytań, na jakie muszą odpowiedzieć maturzyści. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie pomaga znaleźć odpowiedź podczas spotkań w szkołach w regionie. Maturzysta ma sporo na głowie. Sprawdziany, klasówki, przygotowania do egzaminu dojrzałości. Jednak najważniejsze wybory dopiero przed nim. Dlatego naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, że do takiej decyzji trzeba się odpowiednio przygotować. Czy później dostaniemy w tym kierunku jakąś pracę? Może później jakoś sobie poradzić w życiu, tak? Myślisz już o jakichś konkretnych studiach, jakimś profilu? Coś w tym kierunku, jakaś ekonomia, rachunkowość, bankowość, jeszcze dokładnie nie wiem. Będę się jakoś wzorować przyszłą pracą, jakimiś pewnymi właśnie, jakąś taką pracą pewną, którą będę mógł od razu dostać, ewentualnie wysokością zarobków, jakie będę mógł osiągnąć. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie odwiedza szkoły w regionie, by przedstawić swoją ofertę kształcenia i podpowiedzieć, jak wybrać odpowiedni kierunek studiów. Te specjalności, które prowadzimy w ramach kierunków studiów, pokazują im, że uczelnia daje tutaj możliwości znalezienia pracy już w czasie studiowania. Niekoniecznie trzeba czekać, aż się skończy studia, tylko w tym czasie, kiedy się podejmuje studia, już można podjąć pracę. Przykład: porozumienie zawarte między uczelnią a warmińsko-mazurskim oddziałem Straży Granicznej, która oferuje 40 miejsc pracy. Takie spotkania to dla młodzieży nieocenione źródło informacji i szansa na zweryfikowanie swoich planów edukacyjnych i zawodowych. Daje taką jednoznaczną informację, co mogę ze sobą w sensie zawodowym zrobić dalej. Takie sytuacje staramy się naszym absolwentom stworzyć, taką sytuację staramy się przedstawić, aby mieli przed kolejnym krokiem, kolejnym etapem swojego życia w miarę jasny wybór. Informacje o działaniach Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz jej ofercie kształcenia dostępne są na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv